stara, sprawdzona zasada filmów grozy mówi... No właśnie nie mówi o tym, że pierwszy ginie czarnoskóry, a mówi, że najbardziej boimy się tego, czego nie możemy zobaczyć na własne oczy. Doskonale zdają sobie z tego sprawę twórcy niezależnej, a co najważniejsze darmowej gry Slender The Eight Pages. Pliczek z programem zajmuje zaledwie 60 mega, dlatego możemy zapomnieć o porywającej muzyce i bajecznej grafice. Jednak zamiast audiowizualnych wodotrysków mamy tonący we mgle las, kilka pustych budynków, 8 wyrwanych stron, które musimy znaleźć oraz Slendera Mena, którego musimy za wszelką cenę unikać. W czym tkwi fenomen tej pozornie skromnej produkcji? Podobno facet nie powinien się przyznawać do niektórych rzeczy, no ale pal licho. Grając w Slender The Eight Pages, chwilami naprawdę rosło mi tętno. Najwięcej emocji budzi właśnie tytułowy Slender. Wyobraźmy sobie sytuację. Jest noc, jest las. Kurczowo ściskamy w dłoni małą latareczkę. Nagle odwracamy się za siebie, a tam między drzewami stoi sobie Slender. Stoi i patrzy. Szok. Stoi i patrzy. Chociaż ciężko powiedzieć, czy patrzy, bo facet nie ma twarzy. No a co za tym idzie, także oczu. W każdym bądź razie jego obecność zmusza nas do panicznego uciekania gdzieś... No w cholerę wie, gdzieś. No tam po prostu, albo tam. No tam, gdzie go nie ma. Jason, Freddy Krueger, Boogeyman. Nic to. Od dzisiaj królem straszydeł jest Slenderman. A grę oczywiście polecam.